Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich, którzy nas oglądają bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka Tambor, prowadzę profil Polska Półka Filmowa, który przygotował dla Państwa dzisiejsze wydarzenia. Jest ze mną pani profesor Jolanta Tambor, która jest jedną ze współpomysłodawczyń tej serii, która powstała już wiele, wiele lat temu, ale o tym, kiedy powstała, jak powstała i dlaczego powstała, bo to chyba jest najważniejsze pytanie, pani profesor opowie za chwilę. I są ze mną dwie, chcę powiedzieć autorki, ale chyba powinnam powiedzieć adaptatorki, które przygotowały najnowszy tom serii Czytaj po polsku, czyli Glorie Victis, pani magister Magdalena Nowak i pani magister Paulina Stasiak. One dzisiaj opowiedzą Państwu o tym, dlaczego wybrały Glorię Victis, no i opowiedzą o tym, jaka była koncepcja, jakie były założenia tego najnowszego tomu. Pada nam od tego, dlaczego przed chwilą, kiedy oglądali Państwo okładki naszych książek i oglądali te plansze, które się pojawiały, czemu te książki i te plansze miały trzy kolory? Jak Państwo widzieli, pojawiły się tam kolory zielony, niebieski, taki właściwie granatowy i czerwony. Te kolory nie są przypadkowe i te kolory coś oznaczają. Bardzo miło mi uczestniczyć w tym spotkaniu, ponieważ seria Czytaj po polsku to jedno z dzieci Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Książeczki, seria wymyślona przez trzy osoby, które są redaktorami serii, pana profesora Romualda Cudaka, panią doktor Violettę Hajduk-Gawron i mnie. Rzeczywistym pomysłodawcą był pan profesor Romuald Cuda, który w pewnym momencie wymyślił koncepcję uczenia języka polskiego poprzez literaturę polską ze współudziałem literatury polskiej, ale także uczenia po prostu literatury polskiej, uznając, że cudzoziemcy uczący się języka polskiego, jak każdego zresztą języka, powinni także znać dzieła literackie w tym języku tworzone, ponieważ języka należy się uczyć po coś, a tym czymś może być poznawanie literatury danego języka właśnie. Jedną z głównych idei przyświecających tej serii było stwierdzenie Josipa Brodskiego, który kiedyś udzielał wywiadu naszemu czasopismu Postscriptum Polonistyczne, który stwierdził, że jedną z najlepszych metod uczenia się języka obcego jest tłumaczenie wierszy, gdyż wtedy człowiek musi poznawać wiele znaczeń słowa, które ma przyswoić, i jest to właściwy sposób poznawania języka, gdyż w żadnym języku żadne słowo nie jest jednoznaczne, ono zawsze zaczyna znaczyć dopiero w kontekście. Tłumaczenie poezji jest trudne,
w związku z tym między innymi, że słowa uczestniczące w poezji są tak wieloznaczne. Pomyśleliśmy więc, że należałoby zacząć od tekstów prostszych, od opowiadań, od nowel, które można by pokazywać studentom, uczniom, którzy chcą przyswoić język polski, tak aby poczuli, że rzeczywiście uczestniczą w prawdziwym życiu kulturowym, w życiu literackim Polski. Chcieliśmy się wzorować mniej więcej na serii anglojęzycznej, serii Easy English, która od dawna już jest używana przy uczeniu się języka angielskiego i postanowiliśmy stworzyć taką seryjkę dla uczących się języka polskiego, zaczynając od adaptacji. Bo chodziło nam o to, żeby dać coś początkującym, osobom, które dopiero ledwo rozpoczynają naukę języka polskiego, żeby mogli jakiś tekst właśnie w języku polskim poznać. No tutaj oczywiście nasza myśl poszybowała w kierunku opowiadań i nowel pozytywistycznych. Po pierwsze dlatego, że to krótkie opowiadania i nowele, po drugie, że nie ma w związku z tym problemów, tutaj kwestia czysto techniczna, nie ma problemów z prawami autorskimi. Ze współczesnymi opowiadaniami jest trudniej, ponieważ trzeba prosić autorów o zezwolenie nie tylko na wykorzystanie ich tekstów, ale także na jakieś właśnie przeróbki, które uprościłyby tekst na tyle, aby móc go właśnie pokazać początkującym. Oczywiście zdarza się i to jest bardzo pozytywne, że uzyskujemy prawa autorskie do niektórych tekstów, do niektórych opowiadań, czy to od autorów, czy od ich spadkobierców, którzy zgadzają się na wykorzystanie w naszej serii opowiadań. Moim marzeniem z kolei zawsze był Stanisław Lem, a przede wszystkim bajki robotów, które można by cudzoziemcom i nie tylko cudzoziemcom pokazać. I na szczęście udało nam się uprosić spadkobierców Stanisława Lema, aby zechcieli nam prawa do wykorzystania bajek robotów uzyskać. Ale to właśnie, to taka dodatkowa sprawa. Natomiast wracając do tego, od czego zaczynaliśmy, skąd się wziął pomysł na serię, zaczęliśmy tworzyć adaptacje, przeróbki, uproszczenia opowiadań i nowel pozytywistycznych. Od tego się zaczęło i jak na razie właśnie tutaj dzisiaj klamra, bo Gloria Victis, czyli ostatnia, znaczy nie ostatnia w ogóle, ale ostatnia do tej pory książeczka z tej serii właśnie się ukazała, stąd nasze dzisiejsze spotkanie. Chcemy stworzyć tę czwarty cykl. Jeszcze w tej chwili nie wiemy, jaki to będzie kolor, bo zielony to kolor książeczek dla początkujących, dla poziomu podstawowego, niebieski dla średnio zaawansowanych i czerwony dla zaawansowanych. No i musimy teraz jeszcze wybrać kolor dla tych jeszcze bardziej zaawansowanych, czyli dla cudzoziemców, którzy studiują na zagranicznych polonistykach bądź slawistykach i dla polskich uczniów w polskich szkołach oraz dla studentów także na polonistykach. Taki cykl, który właśnie rozpoczynać będą kolędy, które będą zawierały ćwiczenia, nie tylko tak jak te nasze dotychczasowe książeczki, ćwiczenia językowe, ćwiczenia pokazujące znajomość słownictwa, ale i reguł gramatyki, umiejętność wypowiadania się o tekście, bo tutaj także ćwiczenia na rozumienie tekstu, ale także ćwiczenia literackie dotyczące analizy tekstów literackich i miejsca tych tekstów w kulturze, w literaturze polskiej. No i teraz tak, trzeba by powiedzieć, bo właśnie
mówiliśmy, że zaczęliśmy od adaptacji, no i teraz trzeba by się wytłumaczyć z tego, co to znaczy, że niektóre są na poziom podstawowy, niektóre na poziom średni, a niektóre na poziom zaawansowany. Skąd się wzięły w ogóle właśnie te kolory i skąd się wzięła koncepcja tej różnicy. Książeczki na poziomie zielonym, czyli te książeczki dla poziomu podstawowego, to są, no właśnie, adaptacje i to takie faktyczne adaptacje. Są to faktyczne przeróbki tekstów, które, no właśnie, niby są proste, niby są krótkie, przynajmniej póki co z takie teksty w tej serii zielonej się ukazały. Natomiast tak czy siak wymagały przeróbki, dlatego żeby mogli je czytać studenci naprawdę niezaawansowani. Chodziło nam o to, żeby stworzyć materiał dla tych, którzy zawsze, ale to zawsze narzekają, że nikt im niczego nie puszcza, nikt im niczego nie daje czytać, bo no właśnie, bo dopiero od poziomu średnio zaawansowanego łatwo jest wykorzystać autentyczne teksty kultury różnego rodzaju, a studenci na poziomie podstawowym zawsze marudzą, że są poszkodowani. Bo seria zielona, ja może dodam, seria zielona zawiera adaptacje tekstów, czyli takie przeróbki, gdzie staramy się upraszczać i słownictwo, i formy gramatyczne, i styl, dbając przy tym bardzo o to, żeby nie wypaść ze stylu autora, aby te teksty nadal w trakcie czytania przypominały teksty oryginalne. Wszystkie cztery pierwsze książeczki, od których rozpoczynaliśmy, czyli to Prus, którego Państwo widzieli, Sienkiewicz, Konopnicka i Orzeszkowa oraz Żeromski, to były opowiadania, które po przeróbkach, po adaptacji, po uproszczeniu poszły, najpierw zanim w ogóle były recenzowane, poszły do obejrzenia, do przeczytania, do, jak uważamy, bardzo dobrego fachowca z Uniwersytetu Śląskiego, pana profesora Jerzego Paszka, który był wybitnym stylistą i stylistykiem zajmującym się, profesorem zajmującym się stylistyką literacką. I on je przeglądał, sprawdzał, oglądał, sugerował autorkom i autorom tychże właśnie przeróbek, co można by zrobić, żeby te teksty rzeczywiście pozostały w stylistyce pozytywistycznej, aby miały w sobie to coś, co zawarł w tym autor. Tak, no a poza tym nie o to chodziło w tej serii, żeby wziąć, zmasakrować tekst i wydać go na nowo, bo to rzeczywiście nie miałoby żadnego pożytku dla nikogo bez takiego tekstu. Nie było, prawda, gdybyśmy zupełnie go sprymitywizowali, więc to właśnie autorzy zielonej serii mieli chyba mimo wszystko najtrudniejsze zadanie przed sobą. Drugim poziomem jest poziom niebieski, chociaż może się powinniśmy byli jak świat teraz na semaforze powinniśmy byli zastosować kolory, ale drugi poziom jest poziomem niebieskim i to jest seria przeznaczona dla uczniów, studentów średnio zaawansowanych, nadal adaptująca teksty. Jednak adaptująca je już w znacznie mniejszym stopniu. Tutaj no właśnie ja mogę kilka słów powiedzieć, bo ja jestem jednym z adaptatorów jednego z odcinków serii niebieskiej. Albo jedną z adaptatorek. A powiedziałam adaptatorów, to w ogóle nie chciałam tak powiedzieć, adaptatorek, tylko adaptatorek. I na dodatek właśnie, oprócz tego, że no właśnie, jakieś trudne zadanie było przede mną, bo ten tekst jeszcze ciągle wymagał adaptacji, to wzięłam sobie na warsztat coś wyjątkowo trudnego, jak myślę, bo wzięłam sobie na warsztat Borowskiego i Naukowską, czyli teksty, które no właśnie mają oprócz wartości literackiej ogromną wartość historyczną i tutaj nie ukrywam, że to było bardzo trudne. Ja jeszcze później powiem kilka słów o tym, jak tworzyłam ćwiczenia do tej części. Natomiast właśnie w tej niebieskiej serii wciąż jeszcze mamy do czynienia z adaptacją,
głównie konstrukcyjno-długościową, tak bym to chyba ujęła. Oczywiście też trzeba się było pozbyć, brzydko mówiąc, pewnej ilości trudnych słów z opowiadań, które się w niebieskiej serii ukazały. Natomiast, no właśnie, tutaj już mając na uwadze to, że studenci rozumieją po polsku, czytają po polsku i mówią po polsku, mogliśmy sobie pozwolić na włączenie pracy słownikowej w danych częściach, to znaczy sporządzeniu takich tabel, w których są po prostu tłumaczenia niektórych trudnych słów, ale także odnośników, przypisów, które tłumaczą po prostu niektóre słowa z polskiego na polski. I ta ostatnia rzecz to jest właśnie rzecz, która pojawi się także w poziomie czerwonym, czyli w poziomie najtrudniejszym, w poziomie dla zaawansowanych. No i tutaj oddam z powrotem głos pani profesor, bo ona jest jedną z, no już nie adaptatorek, autorek ćwiczeń do tekstu wykorzystanego w serii czerwonej. Mikrofon. Seria czerwona już nie adaptuje, w serii czerwonej tekstu nie zmieniamy. Seria czerwona to teksty oryginalne, przytoczone w całości, albo całe opowiadania, albo fragmenty dłuższych tekstów, fragmenty, bo na przykład jest tam fragment Wiedźmina, są fragmenty reportaży Kapuścińskiego, w całości nie przerabiane. Mają jedynie przypisy, które czasami objaśniają słowa, które są trudne nawet dla Polaków, nawet dla osób, dla których język polski jest językiem ojczystym, to także niektóre słowa mogą sprawiać trudność. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką formę przypisów i do tych tekstów, do tych opowiadań, do tych fragmentów większych całości przygotowujemy ćwiczenia, które mają zarówno pomóc w zrozumieniu samego tekstu, w zrozumieniu idei, którą ten tekst ze sobą niesie, ale też, które rozwijają sprawność językową w języku polskim, więc przy Lemie, przy Bajkach Robotów pozwoliłam sobie na umieszczenie bardzo wielu ćwiczeń matematycznych, które zresztą właśnie słownictwo matematyczne, które może powodować trudności w rozumieniu polskich tekstów osobom, dla których językiem ojczystym jest inny język niż polski, bo na przykład wszyscy wiemy, że co innego po polsku i po angielsku oznaczają słowa takie jak milion, miliard i bilion. Tutaj absolutnie ilość zer miesza się w tych językach, więc warto porozmawiać na ten temat, zobaczyć, jak to jest w tym innym języku i wiedzieć, czy jeżeli ktoś jest milionerem albo miliarderem, to w obu krajach, w obu językach albo w ogóle w różnych innych językach ma tyle samo pieniędzy. Czy te zera są właśnie identyczne we wszystkich językach. To więc takie dodatkowe ćwiczenia rozwijające, ćwiczenia pokazujące, jak można się tym bawić, ale myślę, że o ćwiczeniach będziemy, jak rozumiem, mówić jeszcze osobno za chwilę. Tak, no właśnie, bo chciałabym teraz właściwie chyba pokazać Państwu konstrukcję takiej książki z serii Czytaj po polsku, no bo na razie powiedziałyśmy, że przerabiamy teksty, no i fajnie, no to siedliśmy i przerobiliśmy teksty, tylko albo wybraliśmy teksty do czerwonej serii, tylko co z tego. No i właśnie, przed chwilą padło słowo ćwiczenia. Co to znaczy, że te książki zawierają ćwiczenia? Ja już pozwolą Państwo, otworzę na ekranie jedną z książek i to akurat będzie właśnie Lem, pokażę, jaka ładna okładka. No i teraz ja przewinę tak w miarę szybko jakąś część książki, żeby pokazać Państwu, jak ta seria jest właśnie skonstruowana. Na początku
każdej z książek mamy informacje o autorze. Znowu, te informacje pisane są w taki sposób, podobnie zresztą jak opis danej książeczki, który zaraz się pojawi, aby studenci na danym poziomie mogli go zrozumieć. Czyli znowu napisane jest to na poziomie podstawowym odpowiednio prostym językiem, a na poziomie zaawansowanym odpowiednio zaawansowanym językiem, żeby było to dostosowane do tych osób, które z danej książki będą korzystały. Pomimo tego, że tutaj akurat mamy do czynienia z książką zaawansowaną, to tak jak powiedziałam, one wszystkie są skonstruowane w ten sam sposób, więc jak Państwo widzą, po polskiej notce znajdziemy także tę samą notkę czy notatkę w innych językach. Tutaj akurat angielski, niemiecki, a w Glory Victis, jeżeli dobrze pamiętam, jest także chiński, prawda? I czeski. I czeski. No więc rozwijamy się językowo, tak? Rozwijamy naszą serię, więc tych języków pojawia się coraz więcej, co powoduje, że można wykorzystać te początkowe teksty jako ćwiczenie tłumaczeniowe na przykład, albo jako ćwiczenie na porównanie tekstów w swoim języku i w języku polskim. Tutaj już sam ten wstęp nadaje się do tego, żeby go spożytkować językowo. Później, jak powiedziałam, pojawia się opis tego, co w książce się znajduje, tak? Bo nie mogę powiedzieć opowiadania, bo to nie zawsze są opowiadania. Nie historii, tekst. No bo tekstu, tak. Krótkie tekst. Omówienie tekstu, wskazanie, o czym jest ten tekst i po co go zamieszczamy. Tak, i tutaj znowu to, jak Państwo widzą, w kilku językach, tutaj znowu angielski, niemiecki, w tej najnowszej części już kolejne języki też się pojawiają. No i teraz przechodzimy do tekstu właściwego i tutaj, jak Państwo widzą, jest to, o czym mówiliśmy, czyli te wytłumaczenia trudnych słów. Tu, tak jak mówiłam wcześniej, tłumaczymy z naszego na nasze, czyli z polskiego na polski, żeby no właśnie te kompetencje leksykalną u studentów czy uczniów jak najbardziej rozwijać. No bo tak, wszystkie jesteśmy zwolenniczkami metody uczenia języka polskiego po polsku, od samego początku do samego końca i tego, żeby każdy student wiedział, jak używa się słownika języka polskiego i do czego służy słownik języka polskiego i że nie każde słowo trzeba sobie przetłumaczyć, żeby je zrozumieć, tylko czasami trzeba je umieć dobrze opisać. No i tutaj, tym bardziej, że niektórych słów nie da się bezpośrednio przetłumaczyć na inny język, jeżeli na przykład Lem używa słowa trzęsiączka, to tutaj trzeba by oczywiście pokazać, co znaczy trząść się, ale i pokazać budowę słowotwórczą, żeby wiedzieć, że ta trzęsiączka to od trzęsienia się pochodzi. To prawda. No i tutaj, no właśnie, przewinę troszeczkę, bo na razie mamy teksty, 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 a chcemy po tych tekstach dojść do ćwiczeń. Do przygotowania do lektury, zanim właśnie tutaj tak. Zawsze ćwiczenia dzielimy we wszystkich naszych pozycjach z serii Czytaj po polsku, ale także z tej nowej serii, którą rozpoczną kolędy. Zawsze ćwiczenia podzielone są przede wszystkim na dwie podstawowe części. Przygotowanie do lektury i po lekturze. To przygotowanie do lektury to wybór takich faktów i zjawisk językowych z tekstu, które trzeba by omówić, zanim się zacznie czytać, żeby faktycznie czytało się w miarę swobodnie i żeby było wiadomo, co z tym kantem zrobić. Tutaj na przykład wybrałam, bo to ten Lem, to moje opracowanie, wybrałam na przygotowanie do lektury po pierwsze omówienie idiomów i frazeologizmów, tak żeby było wiadomo, co znaczy co do joty, wodzić się za łby, bez liku, zawracać komuś głowę, wielkie nieba, takie wykrzyknienie, bo bez tego nie da się czytać opowiadań z serii Bajki Robotów Lema.
jest ich bardzo wiele w tekście, a na dodatek są używane w życiu codziennym, są używane w naszej normalnej, codziennej rzeczywistości, więc warto je poznać, bo nie tylko do czytania tekstów się przydadzą, ale także do tego, żeby potem lepiej rozumieć Polaków, którzy na ulicy wykrzykują wielkie nieba. Dalej. Ja bym chciała spotkać taką grupę Polaków, która na ulicy będzie krzyczeć wielkie nieba. Ja. Dalej jest na przykład polecenie, aby w słowniku terminów literackich, czy to polskim, czy w słowniku terminów literackich ze swojego języka, przeczytać termin groteska, ponieważ znowu bajek robotów Lema nie da się zrozumieć właściwie, jeżeli nie wiemy, co to jest groteska, jeżeli nie wiemy, jak w grotesce w specyficzny sposób używane są pewne środki językowe, nie będziemy w stanie zrozumieć właściwej myśli, idei przez Lema tutaj wyrażonej. No i tego typu właśnie zadania znajdują się w tym przygotowaniu do lektury. I potem zaczyna się część po przeczytaniu. I jak rozumiem, części z po przeczytaniu Agnieszka już wskaże, tak? Czy ja mam? To ja może się przerzucę w takim razie na Borowskiego, żeby pokazywać na swoim materiale. No i właśnie, przy okazji pokazać Państwu, że przygotowanie ćwiczeń do takich tekstów jak Borowski i Naukowska, no nie ukrywam, że wydaje mi się, że było nieco trudniejsze niż, o tutaj ten słowniczki, o których mówiłam wcześniej, natomiast no właśnie przygotowanie tych ćwiczeń do takich tekstów jak Borowski i Naukowska wydaje mi się, że było no dużo trudniejsze niż przygotowanie ich do jakichkolwiek innych tekstów. Nie ze względu na trudność tych tekstów, tylko ze względu na temat, którym się zajmują, o którym opowiadają, które opisują. Nie ukrywam, że ja tę książeczkę o Borowskim i Naukowskiej robiłam bardzo, bardzo dawno temu i dzisiaj zrobiłabym te ćwiczenia oczywiście zupełnie inaczej, ponieważ w międzyczasie moje zainteresowania badawcze, naukowe i dydaktyczne w dużej mierze skoncentrowały się wokół tego, jak rozmawiać z cudzoziemcami o tematach tabu, jak rozmawiać o tematach trudnych, jak uczyć o tych trudnych tematach, jak uczyć leksyki związanej z trudnymi tematami itd., itd. No i już w jakiejś tam kolejnej publikacji w Polskiej Półce Filmowej, gdzie są scenariusze filmów krótkometrażowych, już tam przy filmach opowiadających o bardzo trudnych i smutnych rzeczach, tam już zdecydowałam się na ćwiczenia, które tych trudnych i smutnych rzeczy dotyczą. Natomiast kiedy przygotowywałam ten materiał, pomyśleliśmy sobie, bo to właśnie to wszystko jest konsultowane w dużym gronie tak, aby miało jak najwięcej plusów, jak najwięcej pozytywnych aspektów dla osób, które będą z tych książek korzystać, że bardzo trudno byłoby przygotować ćwiczenia, które dotyczyłyby bezpośrednio tekstów, które są w książce zawarte. To są teksty Przy torze kolejowym Zofii Naukowskiej i Proszę Państwa do gazu Tadeusza Borowskiego. No i teraz wszyscy wiemy, o czym te teksty są, wszyscy wiemy, o czym Naukowska i Borowski pisali. No i dość trudno jest mi sobie wyobrazić, no jednak w pewnym sensie zabawowe ćwiczenia, tak? No bo to są ćwiczenia, które mają w jakiś sposób ożywić tok zajęć, w jakiś sposób, no właśnie, przećwiczyć leksykę pojawiającą się w danym tekście. No dość trudno jest mi sobie wyobrazić ćwiczenia językowe obudowane wokół tematu obozu koncentracyjnego. No właściwie wydaje mi się to niemożliwe. W związku z czym ćwiczenia, które znalazły się w części po przeczytaniu w tej książce Borowski-Naukowska, właściwie niemal nie dotykają tematu, które opisują opowiadania. Oczywiście, jeżeli mamy tutaj ćwiczenia na rozumienie tekstu, bo to jest ważne, że cała ta część po przeczytaniu jest podzielona na sprawności. To znaczy,
Znajdą Państwo ćwiczenia dotyczące rozumienia tekstu, który studenci czy uczniowie przeczytali. Znajdą Państwo ćwiczenia na pisanie czy też mówienie. Znajdą Państwo ćwiczenia gramatyczne i ćwiczenia leksykalne. Więc taki podział też tutaj zawsze jest zastosowany. No i tutaj oczywiście, jeśli chodzi o rozumienie tekstu, no to tak, jasne, musi dotyczyć to tekstu, który studenci przeczytali, bo inaczej się nie da. Ale proszę zobaczyć, że te kolejne ćwiczenia już nie dotyczą bezpośrednio tematyki tych opowiadań. Mamy tutaj na przykład ćwiczenie na onomatopeję, ponieważ u Naukowskiej w opowiadaniu przy torze kolejowym pojawia się opis tego, jak jedzie pociąg i jakie dźwięki ten pociąg wydaje, więc właściwie te opowiadania stały się pretekstem do przećwiczenia różnych zagadnień leksykalnych, różnych grup leksykalnych, ale no właśnie, ale ciągle jeszcze raz to mówię, nie dotyczą one bezpośrednio tej tematyki. No i tutaj właśnie mamy onomatopeję, mamy również frazeologię, bo frazeologia to jest bardzo ważna rzecz i trzeba jej uczyć zarówno studentów cudzoziemców, jak i studentów polskich. Będziemy to krzyczeć, będziemy to krzyczeć do tego wielkie nieba. Proszę uczyć studentów i uczniów frazeologii, bo wielkie nieba, oni powinni to znać i wielkie nieba dużo ładniej i dużo piękniej mówimy, kiedy posługujemy się frazeologizmami i idiomami. A wiemy, wszyscy nauczyciele wiemy, że ta umiejętność niestety zanika wśród uczniów i studentów. Zamiast frazeologizmu i idiomu łatwiej jest zastosować jakiś anglicyzm podkradziony z Instagrama albo z YouTube'a, a tak pięknie możemy po polsku mówić. Pojawiają się ćwiczenia związane z godzinami, bo w opowiadaniach pojawiają się pory dnia, pojawiają się, no właśnie, mówiłam, inna sprawność, czyli poprawność gramatyczna, tutaj akurat przysłówki, ale też takie ulubione imię słowy pani doktor Agnieszki Tambor. Najbardziej na świecie kocham imię słowy i prefiks. No więc imię słowy musiały się tu pojawić, ale to tylko dlatego, że posługiwali się nimi Borowski i Naukowska. To przecież nie wymyśliłam sobie tego, nie dorobiłam im tych imię słów. Więc na szczęście używali, więc ćwiczenia na to można było zrobić. Mamy ćwiczenia na aspekt, ale ja cały czas zmierzam do innego ćwiczenia, tylko że nie umiem go znaleźć niestety. Gdzieś mi uciekło. Ono jest po Borowskim, to już sekundę. Bo chcę Państwu pokazać coś, co też zrobiłam później w polskiej półce filmowej, to znaczy, że można wykorzystać dany tekst naprawdę już niemalże zupełnie nie wiążąc ćwiczeń z treścią tego tekstu. Tekst można potraktować jako pretekst do tego, żeby studenci, uczniowie poznali jakiś fragment kultury polskiej, poznali jakiś tekst autentyczny, a później w ćwiczeniach można jednak dość mocno od tego odbiec. No i tutaj właśnie również niezmiernie ważna umiejętność po polsku jest przećwiczona, bo nazwy obcych, nazwy zagranicznych miast w języku polskim, które jak wiemy potrafią brzmieć zupełnie odmiennie i dobrze by było, żeby, no właśnie, ja nie mówię, że każdy student czy uczeń ma umieć na pamięć wszystkie nazwy państw i miast po polsku, ale dobrze by było, żeby one mu się na poziomie średnio zaawansowanym już gdzieś obiły o uszy, żeby w ogóle je słyszeli i cały czas do tego ćwiczenia. A ja tutaj dodam, zanim znajdziesz sobie to ćwiczenie, to ja tutaj dodam, że jest to rzeczywiście niezwykle ważne w uczeniu się każdego języka, ponieważ zdarzały mi się dawno, dawno temu, kiedy zaczynaliśmy uczyć, takie sytuacje, że mówiłam do studentów z danego kraju o ich własnym mieście i nie wywoływało to żadnej reakcji, kiedy na przykład opowiadałam o Neapolu studentom z Włoch albo o Rzymie. Zero reakcji, a potem się okazywało, że to dlatego, że oni w ogóle nie kojarzyli, że to jest Rome albo że to jest Napoli, bo nijak im to nie brzmiało w uszach tak samo jak nazwa, którą znali z własnego języka. Zatem trzeba pamiętać o tym, że należy zwracać uwagę studentom, że ta nazwa, którą my wypowiadamy po polsku, no to jest nazwa,
którą oni znają zupełnie w innym brzmieniu. Te, które wymieniłam, są jeszcze jako tako podobne, natomiast no, takim przykładem, który zawsze my Polacy możemy powtarzać, to nazwa Aachen, które po polsku nazywa się Aquisgrán, bo my tę starołacińską, starorzymską nazwę, tej nazwy używamy, więc tutaj już zupełnie nawet żadnego podobieństwa brzmieniowego nie ma. Tak, no zresztą podobnie jest, jeśli mówimy o odmienionych nazwiskach i imionach studentów. Mnie się już zdarzyło ze 3 razy w życiu, że student w ogóle nie wiedział, że ja do niego mówię, kiedy odmieniłam jego imię albo nazwisko. Patrzyli na mnie wszyscy i w ogóle nikt się nie zorientował, kogo ja w tej chwili usiłuję wywołać w odpowiedzi. No i to ostatnie ćwiczenie, które chciałam Państwu pokazać, bo właśnie, bo ono jest tak kompletnie niezwiązane z Borowskim i Naukowską, ćwiczenie na wyrazy potoczne, które tutaj się pojawia, dlatego że takie wyrazy pojawiają się w tekście. I teraz zwracam Państwa uwagę na czymś, na coś, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy, to znaczy na te takie W z cyferką w nawiasach. Co to znaczy? Tego się pojawia bardzo dużo w ćwiczeniach. To znaczy, że to słowo pojawiło się w danym tekście, właśnie tutaj widać, widać tylko mnie, więc ciebie nie widać, jak to pokazujesz, pojawia się w tekście w konkretnym, zanumerowanym wersie. Całe opowiadania, jak Państwo widzą, mają policzone wersy, o tak by to trzeba powiedzieć, właśnie w tym celu, aby bardzo łatwo można było w danym tekście odnaleźć słowo, na które powołujemy się w ćwiczeniu. No i właśnie, i tam... Przy czym nie dotyczy to serii zielonej, bo seria zielona ma tak króciutkie opowiadanka, że tam z tego zrezygnowaliśmy. To jest tylko seria niebieska i czerwona ma owe ponumerowane wersy. Tak, no ale właśnie, zdecydowanie ułatwia to pracę później na lekcji, no bo słabo sobie wyobrażam, że właśnie w kilkunastostronicowym, no małe te strony, ale jednak, tekście każemy nagle studentowi czy uczniowi odnaleźć jakieś jedno słowo, czy odnaleźć jakąś jedną konstrukcję, tak? To byłoby na lekcji w zasadzie niewykonalne. No a tutaj właśnie dzięki numerowaniu tych tekstów jest to możliwe. No i tutaj właśnie te wyrazy potoczne pojawiają się u Borowskiego, natomiast sposób ich przećwiczenia, jak Państwo widzą tutaj na ćwiczeniu, w ćwiczeniu numer 4, nie ma nic kompletnie wspólnego z tekstem, który napisał Borowski. To jest sztuczny, spreparowany tekst opowiadający o czymś tam, który ma, no właśnie, przećwiczyć tą leksykę, która pojawiła się w poprzednim ćwiczeniu i która została wykorzystana w opowiadaniu. To ja chciałabym tutaj jeszcze dopowiedzieć, bo oczywiście oprócz tej poprawności gramatycznej potem są sugestie, propozycje tego, co można zrobić z mówieniem, z pisaniem, czyli te sprawności, których wymaga się też na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego. Jest ich jeszcze sporo, jakieś właśnie propozycje, co można by napisać, o czym można by opowiedzieć. A w niektórych tomach serii Czytaj po polsku są takie dodatkowe elementy niezwiązane ze sprawnościami wymaganymi na egzaminie certyfikatowym. I tak jak na przykład w publikacji w tomie dotyczącym Stanisława Lema są to ćwiczenia matematyczne, a na przykład w kolędach będą to bardzo wyraźnie zagadnienia literackie, tak proponuję, żeby w najbliższym wydaniu Borowskiego i Naukowskiej, i mam nadzieję, że autorka, adaptatorka i autorka opracowania to uwzględni, sama o tym powiedziała na początku, aby uzupełniła ćwiczenia o ćwiczenia związane z tabu, z eufemizmami, ze sposobem mówienia o rzeczach trudnych, bo w tym akurat wypadku naprawdę by się to przydało, a jest w stanie to zrobić i można już to tak, na pewno już tak, uzupełnić. Już, tak. Już jestem dorosła, jak to się ładnie mówi. I w następnym wydaniu to się ukaże.
Tak, to rzeczywiście, ja bym chętnie, nawet właściwie może nie zmieniła, bo tam nic bym nie zmieniła tak naprawdę, ale uzupełniła właśnie o kilka zagadnień. No i teraz, zanim pokażemy Państwu, gdzie można znaleźć zestaw tych książeczek, tak, bo my tutaj się przerzucamy nazwiskami i tytułami, no a właśnie gdzieś na pewno ten zestaw można znaleźć. I zanim pokażemy, gdzie można znaleźć nagrania do kilku odcinków serii, o tym powiemy na końcu, no to dopuścimy do głosu Magdę i Paulinę w końcu, żeby no, zareklamowały najnowszą część, która powstała w ich rękach. I ja dziewczynę zapytam tak was zaczepię trochę nawet, zaczepię was a propos komentarza, który się pojawił na Facebooku, kiedy ja opublikowałam właśnie informację o tym, że ukazała się Gloria Victis. Dziewczyny, jesteście młode, naprawdę nie ma nic ciekawszego w polskiej literaturze niż Gloria Victis i pozytywizm. Naprawdę nie mogłybyście, nie wiem, czegoś nowszego wziąć na warsztat? Wydaje mi się, że to jest kwestia subiektywna, co uważamy za ciekawe. Ja osobiście zawsze lubiłam zajęcia z pozytywizmu, więc nie rozumiem trochę tego komentarza, bo dla mnie to były interesujące zajęcia z tego względu, że bardzo dużo wtedy się działo w Polsce. To jest w ogóle z punktu widzenia historii bardzo interesujący okres. Myślę, że warto mówić o takich ciekawych momentach w naszej historii studentom obcokrajowcom, bo mamy dużo tekstów krótkich, dzięki którym możemy wyjaśniać te procesy, które się wtedy działy. I myślę, że z punktu widzenia osoby, która nie mieszka w Polsce, to może być jeszcze bardziej interesujące. My się o tym uczymy w szkole. Dla nas to może być temat oklepany, który już znamy, ale dla kogoś, kto tutaj nie mieszka, to może być podwójnie ciekawe. Też obie z Pauliną, kiedy wybierałyśmy tekst i rozmawiałyśmy o tym, zgodziłyśmy się, że Gloria Victis jest takim trochę utworem niedocenianym i szczególnie w polskich szkołach, więc jeżeli mamy okazję, żeby przedstawić go obcokrajowcom, to tym bardziej powinniśmy to zrobić. I rozumiem, że dla kogoś teksty i zagadnienia epoki romantyzmu mogą być bardzo po prostu fascynujące i ja tego zupełnie nie neguję, to jednak my postanowiłyśmy, że pójdziemy pozytywizmem i że to jest nasza droga, przynajmniej na tę naszą pierwszą publikację. I bardzo lubimy opisy przyrody. Tak. To jest jedyna rzecz, która jest w pozytywizmie jednak nieznośna. Ustalmy te opisy przyrody. Pozytywizm jest super, ale opisy przyrody nie wiem, czy są takie super. Ale właśnie, ale dzięki temu, bo to warto powiedzieć, bo właśnie, bo nie bez powodu tak naprawdę Paulina powiedziała o tych opisach przyrody, bo to wam dało bazę do ćwiczeń, nie? Tak, i bardzo dużo ćwiczeń jest opartych właśnie na nazwach roślin, na kolorach, na stopniowaniu przymiotników, więc wykorzystałyśmy ten materiał, myślę, tak jak umiałyśmy najlepiej przy wsparciu pani profesor i twoim, Agnieszko. Ja jeszcze dodam tutaj, jeśli mogę, w tym momencie, bo zaraz będziecie mówić dalej, ale chciałabym dodać i powiedzieć to wszystkim, którzy nas słuchają albo będą słuchać w przyszłości. Ja też uwielbiam pozytywizm. Bardzo lubię i powieści, i opowiadania, ale Gloria Victis zawsze wydawała mi się troszkę nudna. Jest dosyć długa i trochę nudna. Ale ta Gloria Victis, która jest w wykonaniu Pauliny i Magdy, jest naprawdę rewelacyjnym utworem, więc jeśli ktoś do tej pory myślał, że Gloria Victis to nudne opowiadanie, to proszę przeczytać tę wersję. Jest naprawdę atrakcyjne do czytania. Tak. No nie jest to nadal Indiana Jones, ustalmy, ale jest tak. Jest niedaleko. Ale niedaleko. Jest bliżej Indiana Jonesa niż w oryginale, to prawda? Czy Magda chciała coś powiedzieć? Zgodzę się też z wcześniejszą uwagą pani profesor na temat tego, że bardzo ciężko jednak jest zachować ten styl. Ten styl taki unikalny tej osoby, która pisze, i my niejednokrotnie się łapałyśmy na tym, że ojej, za dużo zmieniłyśmy, ojej, to już odbiega od oryginału, musimy zrobić to inaczej. I faktycznie dużo było debat na ten temat, żeby mimo wszystko to było bardzo blisko oryginału i mimo wszystko, żeby zachować ten oryginalny styl Orzeszkowej, nawet w tych opisach przyrody, które mogą być nielubiane przez niektóre osoby.
Nie wiem, Tak, czy no Magda się. ja też pamiętam, że tam i z powrotem zmieniałam te zdania i odkręcałam to zmienianie tych zdań. I zmieniałam i znowu to odkręcałam, bo właśnie, bo w którymś momencie człowiek wpada w tą pułapkę uproszczenia, nie? Że najbardziej chce uprościć i się okazuje, że to już ani Borowskie, ani Naukowska, ani Orzeszkowa, ani nic więcej, nie? Nie wiem, czy Magda się ze mną zgodzi, ale chyba ta część pracy sprawiła nam najwięcej radości, ponieważ często się spotykałyśmy i często dyskutowałyśmy, my się wręcz nawet kłóciłyśmy momentami. Nie wiem, czy pamiętasz, Magda, dość mocno o to, jak zostawić pewne zdania, czy na jaki wyraz zmienić jeden wyraz. I właściwie bardzo, bardzo dobrze wspominam tę część pracy naprawdę tak przyjemnie i myślę, że chciałabym to kiedyś powtórzyć. Jeszcze też w trakcie właśnie opracowywania tekstów już sobie notowałyśmy, jakie ćwiczenia mogą z tego powstać, co będzie do tego fragmentu, a co lepiej będzie pasowało do kolejnego. No też nie ukrywam, że to trochę ja wybrałam Glorię. I tutaj namówiłam Paulinę, nie zmusiłam, ale namówiłam Paulinę do Glorii. No ja Glorię naprawdę cenię od wielu lat i jestem też tym rocznikiem maturzystów, którzy znaleźli Glorię w arkuszu egzaminacyjnym. No i parę lat później już po namówieniu Pauliny też bardzo się cieszę, że mogę opracować taki tekst. Magda, czy wysłałaś Glorię swojej polonistce w takim razie, skoro na maturze miałaś? Jeszcze nie, ale to chyba trzeba to zrobić. Wiemy, tak, i tu możemy powiedzieć, że to wiemy i mamy pewność, że ta seria się sprawdza, że bardzo wielu nauczycieli za granicą, a także i w Polsce właśnie uczących cudzoziemców, a nawet nie uczących cudzoziemców, korzysta z książeczek z serii Czytaj po polsku, więc im więcej ich będzie, tym tylko lepiej dla serii. Ja jeszcze pozwolę sobie pokazać, gdzie można znaleźć właśnie spis książek z serii Czytaj po polsku. Tutaj widzą w tej chwili Państwo stronę Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Oczywiście, jeśli wpiszą Państwo w Google Czytaj po polsku, to różne wyniki Państwu wyskoczą. Natomiast chciałabym pokazać miejsce, gdzie to wszystko jest jakby zebrane w jednym miejscu. No i tu na stronie musimy wejść w zakładkę publikacje. W publikacje szkoły, ale jeżeli wejdziemy w bibliotekę lektora, to też tam tą serię znajdziemy, przy czym tutaj ona jest wyróżniona, jak Państwo widzą. Mamy tutaj taki guziczek, czy też kafelek, albo kafelkę, kafelek, kafelkę, kafelek, kafelkę, ktoś mi podpowie? Nie słychać, mikrofon wyłączony. Kafelek chyba po ogólnopolsku, a kafelka po śląsku. Właśnie. No więc mamy tutaj guziczek, który nazywa się seria Czytaj po polsku. I jak w niego wejdziemy? O, to tutaj znajdą Państwo caluteńki spis. Ja nie ukrywam, że nie dałam wcześniej znać, ale to po to, żeby właśnie na wizji to powiedzieć. Dziewczyny, tu nie ma Glory Victis jeszcze. Proszę dopilnować, żebym się tu znalazła jak najszybciej. Natomiast właśnie, tu znajdą Państwo spis wszystkich tomów i jak Państwo widzą, przy pierwszych czterech tomach znajdziemy też takie głośniczki. Te głośniczki oznaczają, że te cztery części na stronie można odsłuchać. Są nagrane w profesjonalnym studiu, jak nam się wydaje, no właśnie czytane w taki sposób, żeby także początkujący mogli z nich skorzystać, żeby już właśnie, no staramy się jakby rozwijać ten pomysł, żeby seria Czytaj po polsku nie była tylko serią do czytania, ale też, żeby mogła stać się serią do słuchania w dzisiejszych czasach. Czyli takie audiobooki. No właśnie, w dzisiejszych czasach, kiedy modne stały się podcasty, audiobooki i różne tego typu sprawy, no to myślę, że właśnie te wersje do odsłuchu też będą, są dla Państwa przydatne.
Więc tu znajdziemy komplet części. No ja jeszcze tak zupełnie promocyjnie dodam, że te książki są, skoro już używamy ładnej frazeologii, tanie jak barszcz, bo one kosztują, one oczywiście, to co ważne, chyba bardzo ważne, czego w ogóle nie powiedziałyśmy, one istnieją wszystkie i w wersji papierowej, i w wersji elektronicznej, czyli w PDF-ie, no bo w tej chwili na przykład w Polsce te wersje papierowe no nie są nam za szczególnie przydatne, prawda, bo musielibyśmy, no nie wiem, kupić kopię i wysłać do każdego studenta, żeby mógł sobie z tego korzystać. Natomiast są też wersje PDF i one kosztują, słuchajcie, tak w przedziale od 5 do 11 zł, więc wydaje mi się, że to są, no to są ceny, nie są to ceny zaporowe, więc można z książek korzystać. No ja Państwu w takim razie bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania dotyczące tego, gdzie znaleźć książki albo właśnie jakichś części konkretnych, albo chcieliby Państwo podjąć z nami współpracę, to bardzo, bardzo zapraszamy do kontaktu. Można się kontaktować przez stronę Polska Półka Filmowa, można się kontaktować przez stronę Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Zresztą dosyć łatwo nas chyba gdzieś tam namierzyć w internecie i na Facebooku, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.